Siemanko, pokażę nowego glitcha na tą reputację w tym na tym torze wyścigowym, w tym nowym klubie samochodowym, co dodali. No ja pokażę metody dla Xboxa. Potrzebujemy jednego znajomego u nas na sesji. On zaprasza nas do Sekuro Surf. My to przyjmujemy. Musimy być u niego w Sekuro Surf. I on zaprasza nas do magazynu pojazdów swojego, tego import-export tam do magazynu pojazdów. No i potrzebujemy jeszcze jednego znajomego na sesji jednoosobowej i tam hostuje nam skok spadochronowy albo jakiś wyścig. No bo byle był na jednoosobowy, mówię tu o Xboxie. Sorry, tu nie widać menu Xboxa, nagrywałem konsolą, a nie nagrywarką. Ale to powiem, o co chodzi. Klikam dołącz do gry do znajomego, który jest na tej jednoosobowej w skoku spadochronowym i na dole było pozyskiwanie danych o sesji, czyli klikam dołącz do gry tylko raz, czekam aż ten dashboard mi cały zniknie, wyskoczy na dole po prawo pozyskiwanie danych o sesji, to spamuję jednocześnie i guzik A na Xboxie, no X na playu i krzyżyk w prawo, non stop, cały czas spamuję. No bynajmniej cały czas A, cały czas krzyżyk w prawo i tu pokażę, o co chodzi. PlayStation, no też musi mieć znajomego, który zaprosi do Sekuro, będzie zapraszał do magazynu pojazdów, no i oni najlepiej to robią na sesji dla zaproszonych, to tam ziomek drugi może zahostować tytaniczną. Ja tu dla Xboxa, czyli tak, podchodzimy pod wieszak, jeżeli nam nie wyjdzie, to poczekamy chwilę, wam tu się zrobi czarny ekran, przeładuję was z powrotem do tego salonu, klubu, czy jak to się tam nazywa, samochodowego. I tu powiem teraz i pokażę w zwolnionym tempie. Podchodzimy, zarejestrowani w Sekuro Surf, znajomego. Znajomy się rejestruje, nas zaprasza i wysyła nam zaproszenie do tego swojego magazynu pojazdów. My podbiegamy pod tą ciężarówkę tam z tyłu, ten wieszak z ciuchami, tak żeby była opcja D-padu w prawo. Wyciągamy to zaproszenie na telefonie na jedno kliknięcie. I teraz wy tego menu Xboxa nie widzicie, ale wybieram znajomego, który jest na sesji jednoosobowej, klikam do niego tylko raz, dołącz do gry i czekam, aż te całe menu Xboxa mi zniknie, na dole pokaże na czerwono, wyskoczy pozyskiwanie danych o sesji, tak samo, no Play robi to trochę inaczej, ale tu Xbox, wyskoczy pozyskiwanie danych o sesji, spamujemy A i krzyżyk w prawo, cały czas, spamuję teraz cały czas w prawo, spamuję, potwierdzam pierwszy, potwierdzam drugi, ale cały czas spamuję, krzyżyk w prawo spamujecie do samego końca, aż was wczyta na sesję i powinniście mieć po wczytaniu z powrotem na sesję opcję kliknięcia krzyżyka w prawo, tu w lewym rogu pokazałem na czerwono gdzie. Czyli ja wracam na sesję, bo potwierdzałem te komunikaty i cały czas spamuję. Spamuję tu cały czas, kliknąłem w prawo, jestem w ciuchach i teraz albo kupujecie sobie wszystkie ciuchy w grze i za każdy łach jaki kupicie dostajecie RP. Jeżeli ktoś chce, może wykupić wszystkie lompy w grze. Albo po prostu idziecie na kurtki robocze, kupujecie którąś tą kurtkę roboczą, ja tu zakładam tą brzoskwiniową Moro, jakieś tam zapięta brzoskwiniowa Moro, idę na emblemat ekipy i zakładamy, ściągamy emblemat ekipy i jest to samo, no albo kupujecie ciuchy, albo zmieniacie emblemat, pozdro.